Okej. Witam wszystkich, którzy są już tutaj z nami. Ja nazywam się Mateusz i obok mnie jest Przemysława. Miło, kochani. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, gdzie jesteście. Na jakim krańcu wszechświata? Tak, Której to nie dokładnie. kuli? Jeszcze brakuje nam kilku osób, więc możemy chwilkę zaczekać, ale zanim rozpoczniemy już tak konkretnie, to chciałbym się zapytać Was, jakie macie intencje na nasze warsztaty? Co chcielibyście zyskać? Czego chcielibyście się nauczyć? Kto chciałby się podzielić pierwszy z nami? Albo co uzyskać w życiu. Czego brakuje, że jesteście na tym warsztacie? Przepływu finansowego prawdopodobnie, bo nazwaliśmy nasz warsztat Kamasutrą pieniądza, ale co wam mówi, co robi w waszym ciele samo słowo Kamasutra i pieniądz? Oto jest pytanie. Czy ktoś się odważy nam Okej, to udzielić może na ja dzień dobry? zacznę i moją intencją na te warsztaty jest podzielenie się moją wiedzą i nauczenie Was, pokazanie Wam, jak możecie pracować ze swoimi przekonaniami i stworzyć zupełnie nowe przekonania, które pozwolą Wam żyć w harmonii i w przyjemności z pieniędzmi. Tak. Moją intencją jest również podzielenie się tymi wszystkimi technikami, umiejętnościami, które przez lata nabyłam, a które doprowadziły mnie też do stanu mojej obfitości, którą ja prywatnie definiuję jako robię co chcę, kiedy chcę, z kim chcę. Także mamy piękne intencje. Fajnie, kochani, przedstawimy się oczywiście po mojej, nie wiem jak to powiedzieć teraz, po prawej stronie mojej, Tutaj. ale po lewej stronie, tak, jest Mati, który za chwilę pewnie powie kilka słów o sobie. Ja, zanim się zbierzemy wszyscy, powiem kilka słów o sobie. Wszyscy będziecie mogli odsłuchać całego warsztatu od samego początku, ponieważ jest nagrywany. Także będziecie mieli udostępniony, każdą część będziecie mieli udostępnioną, także nikogo nic nie ominie, mimo że jeszcze dopiero teraz zaczynacie się do nas dołączać. Ja ze swojej strony powiem tak, że urzęduję na stałe w Polsce. Teraz akurat mam przyjemność być w pięknym Windsor u Moniki, która też już się tutaj gdzieś pokazała. I siedzę w pięknym ogrodzie na patio i z tyłu mam prawie prawdziwy las. Natomiast urzęduję w Polsce na stałe, ewentualnie online i śmiem się nazywać nawigatorem na planecie Ziemia. Jakkolwiek to brzmi, pomagam innym istotom osiągać swoją obfitość w życiu, czyli uwalniać się od braków, lęków, strachów, traum i tym podobnych trudnych historii, wchodzić w piękną rzeczywistość. No i oddaję głos Matiemu. No, cześć, to witam wszystkich. Nazywam się Mateusz Bajerski i jestem hipnoterapeutą, filozofem i kognitywistą. To znaczy, zajmuję się badaniem umysłu i zajmuję się głównie tym, co się dzieje w naszej głowie i w naszej podświadomości. Mieszkam i prowadzę swoją praktykę w Londynie i pracuję też głównie online z klientami na całym świecie. Zajmuję się też rzeczami, a możemy powiedzieć, paranormalnymi, co znaczy istotami ze strefy duchowej i strefą duchową również. Więc podczas tych warsztatów będę się dzielił moją perspektywą ze strony psychologicznej, jak to działa i wygląda w naszej podświadomości, ale zarówno ze strony duchowej, jak to wygląda ze strony energetycznej i jak możemy pracować z energią pieniądza i z naszą własną energią. Okej, dokładnie. Słuchajcie, przygotujcie sobie tak, coś do chrupania. W trakcie takiego warsztatu nie ma najmniejszego problemu. Możecie też przygotować sobie coś do picia, żeby nie musieć wstawać. To nasze spotkanie potrwa około 2 godzin. Nie będziemy robić przerw, ale ja tak dużo mówię na początek, ale dzisiaj część jest Matiego, także zaraz Matiemu zupełnie oddam głos.
Jedyne co, to będą, przygotujcie się na medytację, możecie też sobie przygotować jakieś takie fajne miejsce, w którym będzie Wam wygodnie siedzieć, gdzie będzie się dało na przykład wyłączyć światło, albo jak macie apaszki czy opaski do zasłonięcia oczu, to też to jest mile widziane przy takiej medytacji, którą Mati już przygotował dla nas wszystkich. Także to jest czas na przygotowanie się, jeszcze te kilka minut. Bo pojawiła się nas mniej więcej trochę więcej jak połowa tych, którzy się w pierwszej kolejności zapisali, także jeszcze chwilę, dajmy szansę reszcie. Trzech osób jeszcze. Trzech osób jeszcze brakuje, tak? Mhm. Okej. Okay. Tak jak też mówiliśmy, te warsztaty są nagrywane i medytacja również będzie nagrywana, dlatego po zakończeniu warsztatów będziecie mogli do nich wrócić, będziecie mogli odsłuchać medytację, pracować ze sobą, pracować ze swoimi przekonaniami i tak będzie z każdym kolejnym spotkaniem. Więc nie zostajecie sami sobie, jesteśmy z Wami i jesteśmy tutaj dla Was. Tak jest. To co, myślę, że jeszcze minutka? Jeszcze minutka. Czyli reszta, która dołączy ewentualnie w trakcie, po prostu odsłucha sobie początek naszego spotkania już z nagrania. Tak, żebyście Wy nie musieli już dłużej czekać, skoro byliście punktualni, to zaczniemy w miarę punktualnie. Może w tym czasie ja się podzielę moją historią z pieniędzmi. Kiedy przeprowadzałem się do Londynu, to miałem 50 funtów na moim koncie bankowym. To były wszystkie pieniądze, jakie miałem. I cudem, w cudzysłowie cudem, udało mi się przeprowadzić do Londynu, bo mój dobry przyjaciel zrobił zdjęcie pokoju i mówi, mam jeden pokój na wynajem, czego chcesz? I on wiedział, że chce się przenieść do Londynu. Ja powiedziałem, okej, biorę. I kiedy przeniosłem się tutaj, to wiedziałem, że to, co musiałem zrobić, to zmienić moje podejście do pieniędzy. To było bardzo ważne, ponieważ z domu wyniosłem przekonania, które mówiły, pieniądze to zło. Pieniądze to jest coś, co mają bogaci, a bogaci ludzie kradną. Bogaci ludzie nakradli się, naoszukiwali i potem mieli, dlatego mają tyle pieniędzy. I ja jako dziecko, kiedy tego słuchałem, to mówię, no pięknie, nie wiem, co to są pieniądze, ale nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Pieniądze, o to się ludzie kłócą, to jest coś złego, tego w ogóle nie potrzeba i ja tego nie chcę używać. I przez prawie 30 lat mojego życia miałem takie przekonania o pieniądzach i cokolwiek do mnie przychodziło, to wydawałem. Nie chciałem tego mieć, nie. I to nie było nawet świadomie, bo ja chciałem mieć pieniądze. Świadomie chciałem mieć pieniądze, chciałem jechać na wakacje, chciałem sobie kupować rzeczy, chciałem uraczyć moją dziewczynę gdzieś na wypad za miasto, a nie mogłem sobie na to pozwolić, bo ciągle gdzieś te pieniądze wychodziły. I kiedy przyjechałem tutaj, to właśnie wiedziałem, że moją jedyną nadzieją jest praca ze sobą i zmiana tego, jak myślę, jakie mam podejście do pieniędzy. I te techniki, którymi się będę z Wami dzielił, pozwoliły mi na powiększenie mojego konta i nie tylko jednego konta, ale otworzenia czterech kolejnych kont i w obecnej chwili mam więcej pieniędzy niż kiedykolwiek w życiu. I to nie jest tak, że pracuję cały czas, że muszę dużo pracować. Robię to, co kocham, a energia finansowa płynie do mnie i przepływa przeze mnie. A stało się tylko dlatego, że zmieniłem swoje odczucia i emocje i myśli na temat pieniędzy. Okej. Okay. Dwie osoby dodatkowe nam doszły. Karolina i Maciek. Witam. Zaczekajmy jeszcze, może jeszcze ostatnia osoba dołączy. Tak, takich przekonań potrafimy mieć bardzo dużo, to ja też tak uzewnętrznie się z moimi przekonaniami. Ja jestem tym pokoleniem, jestem rocznik 71, więc jestem jeszcze tym pokoleniem takim komunistycznym, można powiedzieć. Czyli ja wyrosłam w takim przekonaniu, że pieniądze mają tylko ci, którzy kolaborują z niedobrym rządem, ewentualnie ci, którzy wyjeżdżają na zachód,
czyli jakby w Polsce po prostu nie ma możliwości zarabiania, w Polsce jest bardzo trudno, my mamy po prostu, mówię o przekonaniu oczywiście, bo to nie jest prawda. Natomiast przez pokolenia, wiele pokoleń Polaków, którzy mieli trudność po prostu w życiu w obfitości, bo były kwestia wojen, zaborów i naszych doświadczeń takich właśnie traumatyzujących, wiele, wiele, wiele pokoleń i zmuszających tak naprawdę nas do pozbycia się majątków, przecież wydziedziczenia, upaństwowienia, potężnych majątków, potężnych prywatnych przedsiębiorstw, to są też te traumy, które my mamy zapisane jako właśnie przekonania, czyli nie zasługuję, nawet jeżeli coś zarobię, to i tak mi odbiorą. Także to są takie, nie wszystkie narody mają te przekonania, słuchajcie, też trzeba sobie wziąć to pod uwagę, nie wszystkie narody doświadczały tego, czego doświadczaliśmy my jako Polacy. Także przyglądajcie się swoim przekonaniom, ale zaraz o nich dużo więcej. Myślę, Mati, że zaczynamy. Tak, właśnie chciałem zapytać, czy chcecie się podzielić z nami waszymi przekonaniami i tymi, co w sobie zauważacie, że jakie przekonania chcielibyście zmienić? To też nam pomoże pracować i ukierunkować nasze warsztaty, tak żebyśmy pracowali z tymi rzeczami, bo my jesteśmy właśnie tutaj po to dla was, żebyśmy pomogli wam otworzyć się na to i zmienić te przekonania. Dla łatwości, przekonanie to jest myśl, która jako pierwsza pojawia nam się, gdy słyszymy słowo pieniądz, albo gdy trzymamy ten pieniądz w ręce. To jest ta pierwsza myśl, to jest to przekonanie. Pierwsza, druga, czasem trzecia. Co na przykład czujecie, jak macie zrobić przelew bankowy? Wchodzicie na swoje konto i co się jako pierwsze pojawia? Czy pojawia się, o kurczę, muszę zrobić ten przelew, czy pojawia się, ojej, jak dobrze, że mam taką obfitość i mogę zrobić ten przelew. To są przekonania, te myśli i odczucia, które są związane z waszym zasobem, który macie w tym momencie w portfelu, na koncie. Jakie one są? Strach, no właśnie, pojawia się. Strach, jak miałam przekonanie, że źle jest zarabiać, bo przez potrzebę zarabiania rodzice wyjechali za granicę, aha, czyli w związku z tym, aha, no czyli przekonanie, że jak będę mieć pieniądze, to coś ważniejszego stracę. To jest to przekonanie, czyli stracę coś ważniejszego, miłość, opiekę, poczucie bezpieczeństwa, czyli wolę nie mieć pieniędzy, a mieć poczucie bezpieczeństwa i miłość i obecność. Duże przekonanie. Warto sobie zobaczyć, że możesz mieć wszystko. Tak. Co się wam jeszcze pojawia? Trzeba wcześnie wstawać i ciężko pracować, żeby mieć pieniądze. No to Marti. Tak. Tak, to jest bardzo, bardzo częste przekonanie, że ciężką pracą to będzie. Ludzie się bogacą. Tak, ciężką pracą. A de facto tak nie jest. Przekonanie, słuchajcie, to jest takie stwierdzenie, o którym, to znaczy ksiądz Jerzy Tischner, bardzo mądry filozof, dla mnie bardziej filozof jak ksiądz, bo jestem wierząca trochę inaczej, piękne stwierdzenie kiedyś wypowiedział, że są różne prawdy, jest półprawda, prawda i gówno prawda, przepraszam za wyrażenie, ale przekonania są taką ani nie półprawdą, ale właśnie są tym takim, taką śmierdzącą nieprawdą. Na pewno znacie wśród swoich znajomych, przyjaciół albo nawet dalekich ludzi, takich, którzy nie pracują, nie mają pieniądze, nie wstają rano, wręcz przeciwnie, kładą się spać. To jestem ja. No to właśnie. Jestem ja. Ja nie też się wysypiam. Dokładnie. I słuchajcie. Tak. Więc przekonanie to jest część prawdy, czyli zupełnie nieprawda. I to trzeba zobaczyć. Natomiast piękne, pieniądze psują ludzi. Piękne przekonanie, też nieprawdziwe. Bo przecież znamy, znamy filantropów. Nie mówię o tych filantropach, którzy są na pokaz filantropami. Znamy takich, którzy nigdy nie ujawniają swojego imienia i nazwiska, dzielą się swoją obfitością.
dzielą się swoimi umiejętnościami, robią to Chcesz, żebym się krwią podpisała, czy co? Nie, no bo potem możesz zmienić zdanie i powiedzieć, że to jest dalej robione, nie wiem, czy innego może być, chyba musimy poprosić kogoś, żeby wyłączyć sobie audio. Nie wiem, kto jest na Galaxy J3, prosimy o wyłączenie audio. Halo, halo? Chyba, że chcesz się podzielić na głos. Chyba, że się chcesz podzielić na głos, tak, przekonaniem, to serdecznie zapraszamy. Jasne. Ja o przekonaniach też opowiem troszkę za chwilę, jak one się tworzą i z jakiej perspektywy możemy na nie spojrzeć. Bo Marek Aureliusz powiedział, wszystko, co słyszymy, jest opinią, nie jest faktem. I tak samo jest z naszymi przekonaniami.